Dobra, nieważne. Memiczne podsumowanie roku 2020. Oglądamy. Spartiatics! Yeah, boy! Widzowie, trzeba podsumować ten rok jakoś ok. Grudzień. Pojawiają się różne podsumowania dla tego roku, dla każdej branży, dla każdego sportu, kto jest najlepszy, kto jest najgorszy. Oczywiście podsumowanie tego roku jest śmiesznie proste, bo innych słów na najgorszy rok w historii naszego życia raczej nie ma niż... Będzie magik! W każdym razie chciałbym przedstawić wam memowy kalendarz roku 2020 z podziałem na 12 memów danego miesiąca. Oczywiście niektóre memy są popularne już całe lata, jak nosacz czy wojak, inne są potężnie wiralowe ledwie kilka tygodni, póki nie zostaną zniszczone przez pokazywanie ich wszędzie do pożygu. Wybierając te memy, kierowałem się przede wszystkim stopniem popularności w polskim internecie, jak również dzięki pomocy was, moich widzów, jak podsyłaliście mi swoje spostrzeżenia w ankiecie. Oczywiście domyślam się, że części osób się to nie spodoba, że w danym miesiącu pojawił się taki mem, a nie inny, ale niestety wybór musimy tu zacieśnić do 12 konkretnych pozycji, bo tyle mamy miesięcy w roku chyba. Tak więc zaczynajmy. Dobra, go. Oto memy roku 2020. Za chwilę będzie eksplozja. Rok 2020 rozpoczął się od kontynuowania napięć w Iranie na skutek działań Amerykanów. A, było coś takiego. W dużym skrócie Trump został oskarżony przez Iran o terroryzm, no a Donald, jak to Donald, odpalił się na Twitterze, przez co w mediach był to temat numer jeden i można było odczuć delikatne straszenie nowym konfliktem na skalę światową, a przecież nie ma dla internautów niczego zabawniejszego niż trzecia wojna światowa, prawda? Stąd w styczniu przeważały tematy robiące sobie jaja z tego wszystkiego, w końcu w internecie istnieją żarty na każdy temat. No a jakby spadła bomba atomowa i musielibyśmy zejść do bunkrów? No cóż, i tak przecież żyjemy w piwnicach. Luty to czas wzmożonej popularności w Polsce meme-mana i memów z cyklu Stonks. Zrobiłem nawet o nim oddzielny odcinek. Są to po prostu rasowe, bezsensowne dank memy, które mają nas bawić swoim absurdem. Stonks to memy obrazujące nasze złe decyzje, z których pozornie możemy być dumni. Pojawia się tu meme-man na tle obrazu związanego z daną sytuacją, jak również pojawia się słowo pisane z błędem. Mem nazywa się Stonks, bo najpopularniejszym z nich jest pierwszy, gdzie pojawia się błędnie napisany stok i oznacza błędne decyzje biznesowe. Ale co wam powiem, pasoty maski, pieprzone, walić na usta tego typu. I mamy marzec. Już w grudniu 2019 coś tam przedostawały się informacje o jakimś chińskim chłopie, co zjadł nietoperza i musieli jakąś ich wioskę z milionem mieszkańców zamknąć, ale to tam jeden z kolejnych nowych newsów, aż nagle dziadostwo doszło do Europy i premier w odezwie do narodu zamknął szkoły i wprowadził kwarantannę. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie. Musimy wykupić makaron i papier toalet. Chociaż... A i top 10 gigantów dziś, sorry widzowie za taką przerobkę, chyba Pepper Rope będzie robione. Nie no, nie jest źle. Nadal lepsze przeróbki przeważają, nie przejmuj się. To wy, ale spokojnie, dziękuję to bardzo. Będzie trwać tylko dwa tygodnie. Więc w sumie spoko temat do pośmiania się, porobimy memy. Będą jaja te 14 dni z tego, jak nagle wszyscy muszą się przez chwilę nauczyć, uczyć i pracować zdalnie. O, patrzcie, rząd zrobił lekcje w telewizji, które są... Czekajcie, bo jak tak jestem, to zakrywam czasem dolne napisy. Może się tu wezmę, ok? Są bekowe. Ale luz, przecież zaraz otworzą nam siłownię i na wyjazdach majówkowych będziemy się jeszcze z tego śmiać, jak policja pytała się, czy zamawialiśmy hamburgera z rybą i czemu wyszliśmy z domu. Ale te filmiki były śmieszne, prawda? No ale to tylko dwa tygodnie, no przecież to nie może trwać wiecznie, no ile, no góra te 14 dni, no zaraz to wszystko mi... Dlatego kwiecień równa się astronomii, czyli Coffin Dance. Okazało się, że te dwa tygodnie kwarantanny i światowej epidemii leciutko się przeciągnęły, a świat zatoczył koło, gdy w średniowieczu na skutek pandemii czarnej ospy
Wtedy w sztuce pojawiły się Danse Macabre, gdzie malowano tańczących ludzi razem ze szkieletami, a w 2020 roku pojawił się wiralowy materiał z pogrzebu w Ganie z choreografią i tańczeniem strumną. Pod materiał ten podłożono utwór Astronomia, który również z miejsca znowu stał się hitem i mogliśmy słuchać go na esce, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, w jakich czasach żyjemy. Memy te były używane w ramach fejlu, żeby przedstawić wypadki lub głupie zachowania ludzi, które mogą skończyć szerocy się tylko ludzie, w jeden sposób. Radzą, bo to chyba też było w tym roku dopiero. O Coffin Dance także oczywiście przygotowałem szeroki materiał. Szeroki Putin, bosak. Oj tak, Wyśku. Oj tak, Wyśku. Oj tak, Wyśku. Maj należał do wielkiego, napakowanego chłopa, zajadającego się różnym jedzonkiem przed laptopem. Patrząc się na te zdjęcia, jasno widać, że jeżeli coś mu się podoba, to na pewno musi mówić lub pisać komentarze oj tak byczku plus jeden. Kadry użyte do tych memów pochodzą ze stokowych materiałów wideo autorstwa Jarosława Jakimczuka. Tekst oj tak byczku i w ogóle mówienie na innych byczki spopularyzował przede wszystkim Ksajo i jego widownia pod koniec roku 2019. Jest! Najlepszy mem tego roku chyba. Czerwiec to zdecydowanie szeroki miesiąc. Powiedziałbym, że najszerszy w całym roku, dlatego tutaj rządził szeroki Putin. Mem przedstawiający poszerzony obraz prezydenta Rosji Władimira Putina, który dzielnie kroczy przez kilometrowy korytarz po zaprzysiężeniu go na prezydenta kraju przy utworze Song for Denis. Oryginalny film pochodzi z 2018 roku i w pierwszych memach z tego 2018 właśnie Putin szedł jednak w rytm Staying Alive autorstwa Bee Gees. Polskie przeróbki dotyczące szerokiego Putina polegały głównie na tworzeniu szerokiego Krzysztofa Bosaka, kandydata w wyborach prezydenckich 2020. Nie znasz moich poglądów? Sprawdź w internecie. I to właśnie te wybory zdominowały lipiec i tutaj nie było żadnych wątpliwości. Zawsze wybory parlamentarne i tym bardziej wybory prezydenckie są niezwykle memiczne, a każdy kandydat musi mierzyć się z tym, że momentalnie staje się memem. Pomijając grażynowe i januszowe memy polegające głównie na bezbekowym ciśnięciu pod Trzaskowskim i Dudzie, to jednak memowym wygranym wtedy okazał się chyba Stanisław Żółtek, który zasłynął w debacie pomysłem na wprowadzenie programu Menelowe Plus. W dodatku jego wygląd zwrócił uwagę internetu na to, że trzeba poratować go szlugiem. Sierpień należał do piosenki Cypisa, Biały Węgorz i jest to jeden z tych przykładów, jak polski mem podbija świat, bo utwór podłożony pod tańczącą krowę momentalnie podbił cały internet i wszyscy na Discordach, Messengerach, Whatsappach, YouTubach słali sobie śmieszny filmik z zapętlonym gifem krowy, która tańczy do śmiesznej piosenki o uzależnieniu i upadku człowieka. Bardzo śmiesznej. Dancing Polish Cow at 4 AM, bo tak właściwie nazywa się ten mem, jest chyba najszybciej zabitym memem tego roku, bo ogromna ilość przeróbek spowodowała, że bardzo szybko się to przejadło. Aczkolwiek w Polsce mieliśmy jeszcze przynajmniej wersję z politykami. Co? Wrzesień to memowy powrót do starych, dobrych czasów, gdzie za hitowe memy służyły kadry z filmów. I tu pojawia się reaction image przedstawiający śmiejącego się Leonardo DiCaprio. Co? I kadr pochodzi z filmu Django z roku 2012. Pojawiło się mnóstwo obrazków pokazujących, jak wyśmiewamy czyje zarzuty w naszą stronę, które mogą dotyczyć wszystkiego. Czemu takie coś było? Październik to znowu polityka. Kontrowersyjna decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywołała protesty w całej Polsce, wymierzone przede wszystkim w nasz rząd i hasłem numer jeden stało się „Jebać PiS”, które stało się okrzykiem patriotycznym numer jeden w naszym kraju, gdzie tysiące protestujących osób po prostu melanżowało wykrzykując te słowa. Ze względu na wulgarność obydwu tych słów, serio nie wiem, które jest bardziej obrzydliwe, to przyjęło się zapisywać je jako 8 gwiazdek. Było to popularne już wcześniej, bo w okolicach wyborów prezydenckich powstał tak zwany ruch 8 gwiazd, ale dopiero w październiku okrzyk ten przeżył istny boom popularności. Ja natomiast chciałem go złapać i podłączyć lewym sierpem. Listopad należał do najbardziej memicznego człowieka w Polsce. Do bocznej, no dobra, gardzi. Do jednego z najbardziej memicznych, czyli Marcina Najmana. Pod koniec listopada odbyła się gala Fame MMA 8,
gdzie Najman miał stoczyć którąś tam już pożegnalną walkę, tym razem w formule boksu. Przeciwnikiem był Don Casio. Podczas walki Najman usiłował kopać przeciwnika, a potem rzucił się na niego, sprowadzając go do parteru. No a w boksie, jak większość z nas wie, trzeba pić się rączkami, także kompletnie kretyńskie zachowanie L-testosterona nie uszło uwadze nikomu. Internet został zalany memami z tej gali, jak również odświeżono wszystkie inne memy z Najmanem, bo to bardzo memiczny człowiek. Mój film z kwietnia o memach z Najmanem zgarnął nagle ponad 250 tysięcy wyświetleń w ciągu tygodnia od samej walki. Ale spokojnie, z racji kolejnej pożegnalnej walki Najmana, tym razem z Taksi Złotową, myślę, że znamy solidnego kandydata do jednego z memów miesiąca w roku 2021. Cyberpunk! To wiadomo. Polska. Ostatni wszystkie miesiąc to polskie, czas Cyberpunka 2077. Gry, na którą wszyscy czekali. Nie wiem, czy może poza GTA 5 kiedyś był tytuł, na który wszyscy byli bardziej napaleni, ale w końcu w grudniu nadszedł ten dzień, gdy od pierwszej zapowiedzi minęło 8 lat i... no, chyba nie wszystko wyszło tak, jak powinno. To znaczy, przyznaję, że sam nie grałem, ale internet został zalany negatywnymi ocenami przez graczy, gdzie recenzenci przyznawali, że świetne gra ma świetną efekty, historię i dopracowane modele postaci, ale za to dosyć sporo bugów i gliczy, a wersja na konsolę jest praktycznie niegrywalna. Według mnie hype był po prostu tak ogromny, że nie wiem, czy ktokolwiek sprostałby oczekiwaniom, gdzie wszyscy oczekiwali ogromnego cudu świata i czegoś jeszcze lepszego od GTA, a dostali po prostu dobrą grę. Stąd każdy błąd czy potknięcie programistów jest teraz wyszydzany i przerabiany na memy. Trzymam kciuki za CD Projekt, że załatają wszystkie błędy, a gracze zaufają im na przyszłość. I teraz pytanie, czy wy zgadzacie się z tą listą, czy któryś miesiąc byście zamienili? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Na koniec, kochani widzowie, chciałbym życzyć wam wesołych świąt Bożych. Na pewno to wypieprzył. To już lepiej tutaj. Wiecie. Sasina dać. W dupę, jak to się wymawia? No, tego, co przepieprzył troszeczkę pieniędzy. Zamiast tego DiCaprio. Albo wymienić może to. Sierpień dać tu, bo ten w pełni tak jest światowy. Można by go wpieprzyć na wrzesień. On był bardzo popularny za granicą. Nie no, gwiazdki podbiły internet bardzo. Te Julki to... ja nie wiem, czy aż takie były popularne. No nie miałem Didarski, mi się chyba zbugowało gierka, że nie miałem tego. Także lipa. Ja pamiętam ten styczeń, że tam pieprzyli, że ledwo styczeń, a już trzecia wojna światowa się szykuje, to pamiętam. To nie wiem, czemu tutaj jest, to mi w ogóle tutaj nie pasuje. Nie pamiętam, co było w lutym, ale to jest stary jak świat. To pasuje, pasuje to. Oj, byczku, no nie wiem. Nie wiem w sumie, kiedy to powstało, bo ja się po prostu... widziałem, że ludzie zaczęli tak pisać, nie pamiętam kiedy dokładnie. Szeroki Putin to wiadomo. Wybory to wiadomo, pasują. No nie wiem, mi ten wrzesień na pewno nie pasuje i sam nie wiem, co z tym sierpniem. Koksu 5 gram, dużo tego było, ale... nie wiem, luty, wrzesień, dziwne. Czyli zachęcam do dyskusji w komentarzach. Tam, gdzie wrzesień, tam powinien być papież? Jak papież jest memem internetu od... od kiedy jest internet w Polsce. Co ty gadasz? No to dlatego nie ma sensu chyba. Czy był jakiś boom na memy z papieżem w tym roku? Vibros powinno być? Szczerze, Vibros? No to bardzo krótko było. Ludzie bardzo szybko się skapnęli, że to jest gówno, fake it, i wiesz. To bardzo szybko spadło. Także no. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!
Husaria! Mamy szansę!